Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy naszą drugą lekcję na gitarze basowej, lekcję online. I na tej naszej dzisiejszej lekcji chciałbym skupić się na absolutnych takich podstawach gry na gitarze basowej. Będzie to sposób wydobywania dźwięku na instrumencie. Gitara basowa, tak jak ostatnio mówiłem, jest instrumentem strunowym. Czynnikiem, który tutaj generuje dźwięk, jest drgająca struna. Struna jest tutaj rozłożona na gryfie. Na gryfie mamy ponabijane tak zwane progi. Dźwięk na gitarze basowej, jego wysokość, zależy od tego, w którym miejscu przyłożymy tutaj palca lewej ręki właśnie na gryfie. Im długość struny jest krótsza, czyli skracana przez próg, tym gitara basowa brzmi wyżej. Jeżeli jest długość nieco dłuższa lub też jest całkowita, wtedy gitara basowa brzmi niżej. Tak to można zademonstrować w najprostszy sposób. Gitary basowe, takie najbardziej popularne, są zazwyczaj czterostrunowe. Ta moja gitara basowa, którą tutaj używam, jest gitarą basową pięciostrunową, jest rozszerzona o tą piątą strunę dodatkową, czyli ma spektrum tego niskiego brzmienia nieco szersze. W przypadku gitar basowych struny mają swoje nazwy i te nazwy odpowiadają dźwiękom, które struny puste, czyli takie nieprzyłożone nigdzie tutaj na żadnym progu, wydają. Struna ta najcieńsza nazywa się G1, kolejna nazywa się D2, kolejna to jest A3 i następnie mamy E4. Mamy jeszcze tą najgrubszą strunę u mnie H, ale tej struny nie będę dzisiaj jakoś szczególnie brał pod uwagę, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że większość, zwłaszcza początkujących basistów, najczęściej używa gitar basowych czterostrunowych, czyli pomijamy ten fragment. Cóż trzeba by tutaj na początek powiedzieć? Co jest dla nas najważniejsze? Otóż zasada jest dokładnie ta sama, jaka dotyczy gitar elektrycznych, czy gitar klasycznych, czy gitar akustycznych. Jeżeli dociskamy palcami naszej lewej ręki dźwięki tutaj na gryfie, to bardzo ważnym jest to, żeby ułożyć tę rękę, ten palec jak najbliżej progu. Dlaczego to jest takie ważne? Jeżeli nie zrobię tego starannie, to zrobi nam się taki brzydki przydźwięk. Jeżeli ten paluszek tutaj tuż przy samym progu ułożę, ta gitara basowa nam brzmi wtedy tak ładnie, poprawnie. Można by powiedzieć, że ten dźwięk jest taki pełny, soczysty. Teraz następna rzecz. Nasza prawa ręka z kolei używa tutaj tej najpopularniejszej technice gry na basie, po prostu naszych palców jako źródeł dźwięku. Gramy najczęściej na basie palcami wskazującym, środkowym, serdecznym. W przypadku gitar te palce troszeczkę inaczej liczymy niż na instrumentach klawiszowych. Pierwszy palec to jest właśnie wskazujący, drugi, trzeci, czwarty. Podobnie w ręce lewej. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Nasza prawa ręka opiera się tutaj mniej więcej między przystawką a gryfem. Najlepiej jest jeszcze robić tak, żeby kciuk nam się opierał na tych najgrubszych strunach, ponieważ wtedy unikamy niechcianych przydźwięków. I startujemy od pustej struny.
naprzemiennie tymi dwoma palcami staramy się pociągać opuszkami do dołu. I kolejna struna. Następnym naszym ćwiczeniem byłoby tutaj dołożenie również lewej ręki. Startujemy od pierwszego progu na przykład i będziemy przykładać kolejne nasze palce na kolejnych progach. Pierwszy palec na pierwszym progu, drugi na drugim, trzeci na trzecim i czwarty na czwartym. Będziemy się pieli takim właśnie schematem, takim ćwiczonkiem technicznym. Posłuchajcie w wolnym tempie, jak to brzmi. I kolejna struna. I to samo ćwiczonko przekładamy sobie coraz wyżej. Pamiętamy, żeby naprzemiennie używać tutaj palców na początek pierwszego i drugiego, chociaż również trzecim można sobie tutaj to wszystko jeszcze uzupełniać i pomagać. To tyle, jeżeli chodzi o tę lekcję wstępną z techniki z wydobywania dźwięków. Na najbliższych naszych zajęciach będę próbował już jakieś proste zadania typowo muzyczne, typowo rytmiczne tutaj Wam wszystkim zaprezentować. Dziękuję pięknie za uwagę, dziękuję za dzisiejszą lekcję. Do usłyszenia wkrótce.